Tu nie ma żadnej śrubki. Uwaga. O kurde, szybki demontaż. Siemanko, witam was w kolejnym z odcinków. Lecimy do Transita. Niektórzy już wiedzą, o co chodzi, niektórzy jeszcze nie. Musiałem go wyciągnąć ze względu takiego, że jechałem na zakupy. Mamy coś tu na pace już. Najpierw muszę pieska zamknąć. Nie będę autem przejeżdżał, mi się nie chce. Więc otworzymy tylko bramę. Cyk. Cyk. Wyciągniemy kolejny sprzęt do kolekcji. Cyk. Cyk. Oczywiście nie spodziewam się cudów. Plastiki o dziwo całe. Zaraz je położymy. Przynajmniej przedni plastik. O dziwo cały. Tylny plastik. O dziwo. A wyżarty już. Od wydechu się spolił. Trochę. Tu jest wyłamany i troszeczkę uszkodzony. Jakieś kluczyki są. Piasta coś kombinowana, a wahacz podobno nowy, chociaż tak już powyginali, bo ponaciągali go. Ale oponki przynajmniej są nowe, nie? Coś tam bieżnika jest. Wiem, że szosowy, zaraz będziemy pisać, więc nie będzie przyczepności, ale przynajmniej są jakieś opony. Ponieważ wam pokażę dlaczego. Chociaż jaki to jest rozmiar. To koła są popieronie duże. Ósemki. Ale kurde, wysoka guma, nie wiem co, będzie w niej mocy. A, tutaj mam wszystkie opony. Przy tych piździołkach. No nie ukrywam, że trochę przyłysawe przy tym i przy tamtym z tyłu. Opony są łyse, chociaż nie ukrywam, że się tamte opony się do tych kładów nie zmieszczą. Nie zmieszczą się. O kurcze. Ja pierdolę. Ale to jeszcze nie będę zbytnio przeżywał. No nie zmieszczą się te opony. Cóż, no podratujemy to ramo, nie? Bo to jest pierona gumy na tym przodzie. Przodzie i na tyle. Są strasznie wysokie opony. Dobra, na razie nie ma co zbytnio przeżywać. Coś się wykombinuje. Będzie kolejny szrot. Kolejny szrot będzie do kolekcji. Tutaj trzeba będzie nowe ramo uspawać. Do tego. Niestety. Z tego co widzę, to w porównaniu do tamtych kładów dwóch, co już mam, to ten jest większy. To będzie taki większy kład. Jakie mam plany do niego? No nie ukrywajmy, jest troszeczkę w fatalnym stanie. Wszystko powybijane. Ramo wam pokażę. Tutaj wsadzali sobie, tuning robili i wrzucili silnik 250 od Loncina. I tym jeździli. Podobno to jeździło, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć.
tak, żeby się to trzymało, to tak pospawali do ramo, że no nie skomentuję tego. No jest w opłakanym stanie ten kład, no nie ukrywajmy. Jest on w stanie opłakanym. Zwrotnice są na tarczach z przodu, nie na bębnach. Są na tarczach. Tam przewody jakieś nowe mam, podobno do niego. Tutaj leżą przewody do przedniego hamulca. Nowe, tylko zacisk jest tam, ale nie widzę zacisku. Nie, tłoczka nie widzę. W nim, w środku. Tłoczek zginął. Ale to też nie jest problem. Się dopasuje z jakiegoś Chińczyka. No cóż, no, na razie mam problem taki, mianowicie wiem, że dużo narzekacie na mnie, że na razie zbieram i mało jest odcinków z tego. Cały czas jest tłumaczenie jedno i to samo, no, brak czasu. Brak czasu na nagrywanie dla was odcinków. No jak ruszę już z tymi odcinkami, to wierzcie mi, że będą na bieżąco. Na razie no jest ciężko, no nie ukrywam. Tłumaczyć się wam nie będę zbytnio. No jest ciężko i nic na to nie poradzę. Cóż no, szukam jakiejś giętarki do rur. Właściwie możecie, no nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Widziałem na internecie, takie różne są, tak w granicach 300 do 500 zł. No więcej nie mam zamiaru dawać za giętarkę, ponieważ będę robił nowe ramo do tego, stalowe. Nie z gównolitu, tylko odwzoruję stare ramo i zrobię całkowicie nowe. Przynajmniej postaram się zrobić nowe ramo, nie wiem co z tego wyjdzie. Tylko mi się wydaje, że na razie spróbuję odrestaurować chyba tego większego. Ale jeszcze się dobrze zastanowię. Teoretycznie z tych dwóch byłbym w stanie zrobić jeżdżącego jednego, mniejszego, ale takie gołe ramo. To też chyba zrobię, zobaczymy jeszcze. No i cóż, no, postaram się zrobić wszystkie trzy, odrestaurować je powolutku, na spokojnie, na odcinkach. Cóż, na razie kwestie finansowe troszeczkę mnie tam odpychają. Ale sobie dam radę z tym. Muszę to wszystko muszę jakoś ugryźć i rozplanować, żeby nie utopić pieniędzy w te projekciki. Cóż, no jak zrobię te kłady, może prawdopodobnie, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Jak ogólnie wyjdzie z kosztami. Jak na razie są śmieszne te wszystkie trzy. Jakby zliczyć no wszystkie te trzy i cztery silniki, co ja mam w 50, no tam chyba w 4 chyba 50 albo 3 50 i 110, i zliczyć te wszystkie koszta, co poniosłem, no to w kiepskim stanie takiego jednego kłada bym kupił, jak stoją cenowo na internecie powystawiane, o tak wam powiem. W cenie takiego jednego kiepskiego, co na OLX możecie znaleźć, w takim kiepskim stanie, to ja kupiłem te trzy i cztery silniki, więc dużo pieniędzy nie dałem na to. Dużo osób też się mnie pyta co do stunt skutera, czemu zrezygnowałem, czemu nie ma skutera do stuntu. Będzie. Na serio wam mówię, będzie. Tylko mam problem na chwilę obecną z giętarką. Nie chcę kupywać tej takiej hydraulicznej do 10 ton czy coś, ponieważ no, ona jest troszeczkę kitowa i jest problem taki, że trzeba upychać do środka, do rury piasku, żeby po prostu się ta rura nie zaginała. Nie jest za dobre takie gięcie, dużo więcej roboty mam wtedy przy tym i wszystko. Zarazem taką kolumnową, po prostu tak jakby wam wytłumaczyć, to jest coś podobnego jak są te do zakładania i ściągania opon z krosa, coś ala podobnego, tylko że giętarka, tylko że znowu jest problem z rolkami pod rury. Nie mam tokarki, tak to myślę, rolki do gięcia rur dorobił, a tak to dawać potem tokarzowi i no za bardzo też nie chciałbym się w to bawić.
Co do rur, patrzyłem już, orientowałem się, naprawdę nie są duże ceny. Takie ramo w granicach, powiedzmy, kupiłbym rur na jedno ramo, wahacze i wszystkie tutaj elementy. Mi się wydaje, że zamknąłbym się spokojnie w 50 zł, czyli 50 zł na sam materiał, nie? Te rury i płaskowniki. Żeby ten największym nakładem to oczywiście będzie praca, ale tego się oczywiście nie liczy. Prąd za spawanie i gaz to też nie będzie naprawdę duża cena. Największą ceną, jaką bym poniósł, no niestety byłoby nakład pracy, ale to będziemy robić ewentualnie na odcinkach. Tylko oczywiście mam problem właśnie z tym, że no nie mogę, jak ktoś ma jakieś namiary na jakąś fajną giętarkę do rur, taką sprawdzoną, tak żeby nie trzeba było piasku pychać do środka, bo to jest naprawdę niepotrzebny duży nakład, niepotrzebny duży nakład pracy dla mnie. No i oczywiście syfu się też robi, nie ukrywajmy, bo to trzeba upychać, potem trzeba wywalać ten piasek ze środka. Jest niepotrzebnie dużo pracy się też przy tym dodatkowej wykonuje, nie? No i cóż, no, jakbyście mieli, możecie napisać mi w komentarzach pod tym filmem, ewentualnie podesłać linka, więc za wszystkie propozycje Wam serdecznie podziękuję, w sensie pozytywnym. Pomożecie mi na pewno w tym, jakby ktoś używał jakąś fajną giętarkę, oczywiście w niedużych pieniądzach, ponieważ no nie jestem w stanie nie wiadomo jakich funduszy na razie na projekty przeznaczyć, a chciałbym zorganizować te właśnie narzędzia. Bo giętarka będzie mi potrzebna naprawdę do dużej ilości projektów, jak i tokarka. No niestety, no na razie planuję jakoś Chińczyka kupić mniejszą tokarkę chińską. Troszeczkę już to długo trwa pewnie. Zanudzam Was, no jest mało odcinków na moim kanale. Chcielibyście WS-kę. No jest naprawdę, ja bym Wam pokazał mój folder, no folder. Po prostu mam taki dokument tekstowy na komputerze, gdzie mam wypisane wszystkie pomysły moje. Jest tego naprawdę dużo pozycji. Naprawdę fajnych kozackich pomysłów, ale na realizację musicie chwileczkę poczekać. Nie ogarniam tego wszystkiego na razie sam. Nie wiem, czy to dobry pomysł, możecie mi napisać w komentarzu tak samo. Myślę tutaj na tą ścianę walnąć płytę OSB. Będzie troszeczkę ciemniej, płytę OSB i tutaj tak samo płytę OSB, dlatego że łatwiej po prostu do ściany będzie cokolwiek można przyczepić. Myślałem nad jakimiś tablicami, ale jeszcze się zastanowię. Albo będzie płyta OSB, albo jakąś tablicę. Po prostu tylko tutaj, gdzie jest warsztat, nad warsztatem dokładnie, żeby po prostu jak coś bym chciał przyczepić, żeby po prostu nie wiercić dziur w ścianie. Niepotrzebnie, żeby dziury w ścianie nie wiercić, tylko do tej płyty sobie przykręcać wkrętami po prostu. Jakieś nowe wieszaki albo coś w tym stylu. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, ale możecie się wypowiedzieć w komentarzu, co myślicie na ten temat. Tu mam te dwa silniki, co tam Wam robiłem w poście i będzie na tej kamerze lepiej widać. No niestety nie ukrywajmy, ta kamera właśnie jest po to, żeby było lepiej wszystko widać, żeby Wam pokazać w porównaniu na GoPro. Na GoPro jest strasznie wszystko ciemno. Mianowicie co do kopki, mam problem chwilowo taki, że zaraz ostrość nie złapie. Tu jest wnęka, a tutaj tej wnęki nie ma. I mianowicie nie ma miejsca na tą sprężynę. Na tą sprężynę nie ma miejsca. I odbój do kopka, więc nie ma na to miejsca, ale doszedłem do wniosku, jak tak przemierzyłem to co nieco, nie byłoby problemu z założeniem po prostu połówki karteru, tej połówki karteru do tego silnika, czyli pierwszy jaki byłby problem, byłby rozwiązany. Drugi problem, z jakim prawdopodobnie będziemy się tutaj zmierzać, jest to, że dużo osób mi pisze, że w środku
Trzeba będzie wywalić zębatkę od wstecznego. Zobaczymy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Robimy chwilę przerwy. Ja lecę do tego kłada, cośmy oglądali, i wyciągam z niego silnik. Wyciągam z niego silnik ze względu takiego, że tego silnika nie będę rozbierał, ponieważ on jest 1 plus 1 na zwykłym sprzęgle. Nie na automat, tylko to jest tak jakby półautomat, ale 1 plus 1. Tu nie ma żadnej śrubki. Uwaga. O kurde, szybki demontaż. Oj, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Mamy problem. Zrąbane kartery. Ktoś wywiercił. Wkręcił taką śrubę do... Uciekaj! Uciekaj! Uciekaj tam! Już! Nie trzeba korka do spuszczania oleju odkręcać, bo kręca się to przez... No dobra, zaczynamy. Zacznijmy od tego, co za mądry człowiek, za ostrość, co za mądry człowiek wkręca taką długą śrubę tutaj w tą łapę. Przecież to kurde widać, że tu jest maksymalnie 2 cm miejsca i ktoś wkręcił, kurde, nie mam czym wam przyświecić, tą śrubę 4-centymetrową, no na 5 cm, wkręcił w miejsce, gdzie jest 2 cm. I nie mogę tak kręcić, teraz zapieram się w środku. Nie będę tego zbytnio komentował, bo już się zdenerwowałem, jak odkręcałem tą śrubkę. No cóż, nie będziemy gdybać, będę musiał się za to zabrać. Ale silnik wygląda naprawdę w obłakanym stanie. Wszystkie gwinty praktycznie rozwalone. No, z tego kartera, no nie, z tego, tych karterów obydwóch już niestety nic nie będzie. Wszystkie gwinty, tutaj chyba łańcuch im spadł. Tutaj ziomeczkom łańcuch spadł. Rozwalił oczywiście dekiel. Na szczęście tam nie ma oleju w środku, jest suchy dekiel. I teraz się zastanawiam, czy wykorzystać kartery. Mam takie jeszcze dwa silniki, obejrzę je i prawdopodobnie z takiej 50 wykorzystam kartery do tego silnika. No żeby od razu był kopem, nie? Ale to zobaczymy pierw, czy będzie tu w ogóle miejsce na to. Czy ogólnie będzie w ogóle miejsce na to. Bo te kartery wszystkie ogólnie mam dobre, jak widzicie. Ten dekiel tutaj boczny. Druga opcja. Nie było oleju silników. Podobno on palił. Nie wiem, jakim cudem mógł ten silnik odpalić. Ktoś założył od Loncina 125 dekiel do boku. Tylko, że ten dekiel jest za mały i po prostu cały olej wywalił odędy. Uszczelki widać, że są stare. Chyba nawet nie kupował nikt nowych, tylko złożył na starych uszczelkach bez żadnego silikonu. Na szczęście, bo jedzmy na szczęście bez silikonu. Bo nie wiadomo, ile tego silikonu nie było. Zobaczymy, jaki ten wałek jest, czy nie jest wykrzywiony, bo przynajmniej wałek się udało ratować. Tutaj nie mam dekli, czy mają te dekle wyżłobienia. Ewentualnie kupimy dekiel boczny z dziurą od razu, bo tam pisaliście mi w komentarzu, bardzo wam za to dziękuję. Sprawdziłem, rzeczywiście są dekle od razu tutaj z dziurą na kopek. I na pół, pod półautomatyczną skrzynię biegów.
Więc bez was, wy też mi coś tam pomagacie, jak macie jakieś pomysły. Cóż, no. Nie przedłużajmy, ustawiam kamerkę i bierzemy się za ten silnik, bo już mnie krew zalewa. Bez komentarza, bez komentarza. Zaraz się ten kawałeczek, co wam mówiłem. Na szczęście sitko je złapało. Kawałek aluminium. Tego nie będzie widać. Tam wypchało. Tu nie, w tym deklu nie, tylko w tym. Ale Aleksandra, momencik, muszę to wyczaić, bo gdzie ta śruba się wkręcała, o kurde, czyli no rozlewało się, dobrze dałem ten dywan tutaj, wsiąknie cały olej. Tutaj jak coś tłoka, ja uszkodziłem troszeczkę, bo i tak już jest przytarty, to tutaj się uszkodził, a i tak to będzie do wymiany. Nic z tego nie będzie. Skrzynia o dziwo na razie wygląda cała. Nie widzę, żeby zęby jakieś były połamane. Chociaż gdzieś tu może synchronizator rozleciał się. Będę musiał to obejrzeć. Czemu tutaj dwójka nie wchodziła? Ewentualnie komuś tutaj się skrzynia rozleciała i nie włożył jakiejś podkładki albo coś takiego w tym stylu. Może tak ewentualnie być. Kartery będą na pewno do wymiany, no nie ukrywajmy. Tutaj wam pokażę, co znalazłem w silniku w środku. O. Śrubkę. Mam nadzieję, że nie odpalali na tym, chociaż ta śrubka jest poprzymielana. Taka troszeczkę przymielona ta śrubka, jak widzicie. Czyli silnik chyba pracował z tą śrubką. Co drugie zauważyłem, tutaj wychodzi wałek. Wałek powinien tutaj wychodzić od kopki. I czemu mi ludzie piszą, że muszę zdemontować ten wałek, jak tu widzę, że tu jest pełno miejsca. Bardzo dużo miejsca jest koło, tu jest wałek do wstecznego, zębatka wstecznego, a tu jest pełno miejsca. Czemu mi tutaj ludzie piszą, że mi się nie zmieści to? Coś nie chce mi się wierzyć, że ja tego nie będę dobra tutaj wpasować. Jak patrzyłem na internecie, zaraz wam pokażę. Są dwa rodzaje kopków. Z mniejszą albo z większą ilością zębów. I to chyba z różnicą o jeden albo dwa zęby. O dwa zęby, coś takiego jest różnicą, więc mi się wydaje, że to się tu powinno zmieścić. Ta zębatka od rozrusznika, ona jest w tym miejscu, tu, a zębatka od kopka ma chytać tu, w tym miejscu. Więc czemu miałoby mi się to tutaj nie zmieścić i muszę wstecznego wywalać? Chyba, że o to im chodzi, żeby były cztery biegi, bo ten wsteczny teoretycznie robi jako czwarty bieg. Może o to chodzi, nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu. Cóż, zaraz chyba rozpołowię jeszcze ten silnik, bo tutaj dużo nie zostało. Tylko właśnie nie wiem, w którą stronę ściągnę, ale ściągnę chyba teraz dla odmiany tą drugą stronę, tą, ten dekiel, tamten zostanie ze sprzęgłem, ze wszystkim, ściągnę tylko ten dekiel od tej strony, co jest pompa wody, pompa oleju. Dobra, to pójdzie na razie na bok, szkoda baterii i szybko rozbierzemy tamten silnik jeszcze, żebym sobie zobaczył, jak to tam wygląda w środku. Więc no tak to wygląda. No nie jest za ciekawie. Za ciekawie to nie jest. O, jeszcze jakaś podkładka tu jest, patrzcie. Jakaś podkładka. Kto to składał ten silnik? Ja tam do ziomeczku napiszę. I ta podkładka jest do tej śrubki. Komuś to po prostu wpadło do silnika. Albo trzymał w deklu. w boczku trzymał może śrubki. I przykleiła się i złożył to tak. O dziwo, silikonu dużo nie ma.
Może ktoś to składał w ogóle bez silikonu. Nie wiem. Ale olej jest strasznie dziadowski. Dobra. Ten silnik dam na bok. Te kartery dwa. Zrobię tutaj trochę miejsca. Zrobię tu trochę miejsca i rozbieramy ten drugi silnik. Zobaczymy, jak tutaj w środku jest. Chodzi mi o ten wałek od kopka. Wałek od kopka mi chodzi głównie. Więc widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, będziemy rozbierać ten silnik. Tak samo będzie szybka akcja. Raczej ściągnę teraz z drugiej strony, żeby było widać, jak te tryby tutaj się wszystkie zgrywają, nie? Zgrywa się tryb od kopka. Od kopka, jak się tam tryb w środku zgrywa ze skrzynią, żeby potem sobie sprawdzić na tym drugim silniku, więc cóż, włączamy timelapsa i lecimy z tematem. I rzeczywiście jest problem. Rzeczywiście jest problem. Ta blaszka. Gdyby nie ta blaszka i ten nie młoteczek w tym miejscu akurat co umyśleli, to by to wszystko działało. Dlatego inaczej nie zrobię. To wygląda tak. To wygląda tak. Ta wałek też nie pasuje, nie wiem czemu. Za gruba średnica, czy co? Strasznie dużo będzie brakować do zębatki. Jasny gwint. Pierona będzie brakować do zębatki. Nie będzie nic z tego. Co do kopki, niestety mam złe wieści dla was. Nic z tego nie będzie. Jeszcze zobaczę skrzynię biegów, jak to wygląda tu. Aha, akurat się wywaliło, jak podeszło. Ta zębatka jest od tego strasznie mała. I nie dostanie kopek. Ewentualnie kopek by musiał działać odwrotnie i wtedy by działało to. Jeszcze sobie to zobaczę w drugą stronę. O, jest. Jakby kopek działał w drugą stronę, może dałoby się tego tryba poskładać, żeby dało się kopać w drugą stronę. Uwaga i o, widzicie? Widzicie, o co chodzi? Wtedy by to działało. Jakby ten mechanizm cały od kopka tutaj co jest, ja to muszę siąść i przemyśleć wszystko. W sensie, żeby zębatka nie była na spodzie, ta, cały mechanizm i wszystko tutaj co odbija kopek, odwrócić po prostu. I wtedy by to działało. No. Byłoby. Ale nie wiem, czy nie trzeba byłoby. Musiałem policzyć zęby i o jednego zęba więcej, żeby było. Tak. Mhm. Tylko nie wiem, w którą stronę się ten tryb kręci. Ten tryb się w którą stronę kręci. Kurde. Jest jeszcze jakaś szansa. Jak to tu działa? Ale i tak dalej nie byłoby tego metalowego. To metalowy nie miał skąd kurde wziąć.
Muszę to dobrze przemyśleć. Jest szansa. Przyjanuszować. Po prostu cały mechanizm od kopka obrócić go odwrotnie. W ten sposób, ale do tego już nie. Do tego już by trzeba było tokarkę. Do czego już trzeba byłoby tokarkę. Musiał cały mechanizm obrócić. Ale jest to realne. Ja wam tak powiem. Jest to realne. Po prostu zrobić odbicie lustrzane. I żeby się kopało, to cały mechanizm i wszystko by pchało w dół, żeby rozłączyć. Żeby się rozłączył kopek, pchałoby go w dół. Ten cały mechanizm, co jest tutaj na sprężynce, to o to chodzi. Żeby to pchało w dół, nie do góry, teraz pcha do góry. Blaszkę by trzeba było taką skonstruować w przeciwną stronę. Zrobić mocowanie na te dwie śruby, przedłużenie. Tutaj nie ma nic. Tak. Tu nie ma nic, co by przeszkadzało, więc by mogło coś wtedy z tego być. Ten mechanizm obrócić odwrotnie, żeby się rozłączał w dół. I teoretycznie tylko jakbym musiałbym kopać w tą samą stronę. Nie kopek by szedł do przodu motoru, tylko normalnie by szedł dalej w tył. Ale zęby wtedy będą, nie będzie nic z tego. Bo zęby są nacięte w złą stronę wtedy. Jak dam to tak. Tak. No zęby są w drugą stronę nacięte. Nie. Nic z tego nie będzie. Ale jakby były kopki z odbiciem lustrzanym i mechanizm po prostu odwrócony w drugą stronę, byłaby w stanie to jakoś, w stanie byłoby to działać jakoś. Na chwilę obecną jest to zbyt kitowo skonstruowane. Tak, no. Ale z tego co tu widzę, niestety nie ukrywajmy, niestety nic z tego nie będzie. Albo żeby nie było wstecznego, będą cztery biegi, albo nie będzie kopka. Projekt z kopkiem poszedł w piach. Czyli do silnika 110. Kurde, jakby się pobawił, dałoby się to zrobić. Nie ukrywajmy tego, że jestem bardzo rozczarowany tym. Bardzo rozczarowany i zniesmaczony. O kurczę. Karter niestety od strony tutaj tej jednej nie będzie pasował. Druga strona, ten czarny karter. Teraz zobaczymy, porównamy sobie tutaj drugą stronę. Teoretycznie tutaj już będzie wszystko pasować. No. Czy nie pasuje ten jeden karter? Niestety. Tak, to samo. Jest troszeczkę inaczej dziura, ale to jest tyle, to jest nic. No. Aha, to może deczko przeszkadzać. To wystające dziadostwo. Teraz zobaczymy. Nie powinno przeszkadzać w niczym. No, czyli ten karter będzie pasował, ale ten drugi dokłada 110 nie będzie pasować, ten, ponieważ nie ma mocowania na zębatkę od wstecznego. Musicie mi wybaczyć, nie przewidziałem tego, źle zapamiętałem te silniki w środku, przez to jak widzicie jest problem. Myślałem, że to będzie pasować, ale się okazało, że nie będzie pasować. Skleroza nie boli, widać teraz tego efekty. Mi się wydawało zawsze, że jest miejsce na ten kopek w tym silniku, a tu się okazało, że jednak się pomyliłem. No widać.
Nie jestem nieomylny. Przyznaję się do błędu. Będzie problem. Zepsułem projekt. Ale był projekt bardzo ciekawy. Lecz no niestety... Jak mówiłem w filmiku tam z ziomeczkami jak jeździłem, największym problemem będzie z wyjściem wałka ze silnika, resztę to jest żaden problem. No i tu jest właśnie to, że ten najgorszy problem, czyli wyjście z silnika z wałkiem jest nieopłacalne. Tak wam powiem. 3, 2, 1, go!